Wolkowiczanki skorzystały z zaproszenia burmistrza Łukasza Późnieckiego, by zwiększyć pewność siebie i realne szanse na obronę przed agresorem, gdy zajdzie taka potrzeba. Część z nich zwyczajnie woli dmuchać na zimne, inne zapisały się, bo w przyszłości padły ofiarami przemocy. Trzech napastników mnie i mojego przyjaciela zaatakowało w nocy, dwóch trzymało jego, a jeden mnie tłukł. Czyli rozumiem, że się nie obroniliście? Nie. Do samoobrony potrzebna jest wiedza, ale to nie tylko ciosy oraz kopnięcia. Istotne, by w chwili zagrożenia być świadomym swoich możliwości i zachować zimną krew. Dlatego prowadzący zajęcia instruktor Krav Maga uczy panie bronić się w różnych okolicznościach. Jednym z największych atutów potencjalnego napastnika jest bowiem zaskoczenie. Agresor wybierze czas, sposób i miejsce atakowania. Więc to nie będzie tak, że ktoś nas poinformuje: dzień dobry, panie Janie Kowalski, ja pana jutro pobiję z kolegami. Ostatnie zajęcia na pokładzie autobusu ZKM nawiązywały do poprzednich obrony w pubie, czy tych jeszcze planowanych samoobrony w tunelu przy jednym z polkowickich bloków. Uczestniczki przekonują, że warto, bo... Po takim kursie wzrasta bezpieczeństwo, jeżeli samopoczucie kobiety, pewność, że w razie czego będzie potrafiła zareagować. Kobiety najczęściej są atakowane, uważają nas mężczyźni po prostu za płeć taką delikatną, że która się nie obroni, a jednak mogą się naciąć i to jest dobre. Jak zapowiada instruktor, na ostatnie zajęcia panie przyjdą w szpilkach. Wszystko po to, by na kursie miały warunki jak najbardziej zbliżone do tych w realnych sytuacjach zagrożenia. Celem, rzecz jasna, nie paść ofiarą. To możliwe, jak pokazuje przykład jednej z pilnych kursantek, która dokonała tego w chwili opresji. A skończyło się tak, że wzywał policję, bo dostał kopa. Pani tu szkoli, czy jest szkolona? Znaczy ja zostałam przeszkolona, wykorzystałam to, czego zostałam nauczona.